Już nie, tak, no nie jest tobą, bo ale nie, nie chcę tylko poinformować. Wiecie co Państwo, tak się cieszyliśmy, ja akurat mieszkam w roku 44 przy ulicy Okulickiego. Pamiętam, jak żeśmy jeszcze za starej kadencji walczyli o 44 metry długości ten chodniczek łączący ulicę Sapiehy, no i z naszym blokiem, zwłaszcza z naszym blokiem, ale tam tym chodniczkiem chodzą wszyscy, prawda? Wy wiecie co, podczas ostatniej objazdówki po ogródkach pani inspektor Siwek mówi do mnie tak, że prawdopodobnie pani Kasiu, pani nie będzie miała chodniczka. Ja mówię, ja nie będę miała, jak tyle ludzi tutaj chodzi z wózkami. No generalnie to jest jedyna właśnie droga do żłobka, przedszkola, legatara, na pocztę, no generalnie no, wszyscy chodzą tam. No bo się od nas prywatny właściciel. To jest taka smutna wiadomość, bo może ten pan kiedyś będzie chciał po prostu zamknąć ten wąski przesmyk. Może znowu zaginie. Nie wiem, czy taka smutna, że ten właściciel dzisiaj się odnalazł na dzielnicy. Znaczy przyszedł tutaj. Był w dzielnicy. Osobiście. Osobiście jest to, nie wiem, czy ktoś kojarzy na ulicy Miszczelowickiej, powstał taki dość duży, ładny, rzucający się w oczy. To jest właśnie ten pan. Pokazywał mi, on walczy, proszę Państwa, tu nie chodzi o to przejście tylko. On ma tam, powiedział, że to należało od pradziadka już. Oni tam mieszkali, mieli ponad 2 hektary. A nie pozutko. Nie. Ziemi na Zuskiem. Dobrze, nie istotne, no. Powiem wam, na pewno nie mówię, nie, bo oni się zajmują akurat dachami, właśnie pytam, a pan po prostu jest chodnikiem, nie? Nie, absolutnie. Proszę Państwa, na 2 hektary powstawały na ich terenach po prostu bloki. Teraz walczy od 90 roku o przeniesienie prawa własności na siebie. Jest to pasek ziemi, który jest od Okulickiego. Teraz po bloku pani Katarzyny. Szerokości, no się ciągnie, właśnie wchodzi ten skład tych przejść. 42 ary. O co on się zdenerwował? Powiedział, proszę Państwa, nie. Ja to prawdopodobnie na dzień dzisiejszy nie będę tego zamykał. Jak inwestycja powstanie kiedyś przy Okulickiego, a prawdopodobnie będę chciał coś na pewno tam zrobić, no to ja zrobię drogę dojazdową właśnie od ulicy, czy tam jakiś, ja nie zabronię ludziom chodzić. Natomiast na niego jest taki przykry fakt, że Zikim odpisał, że zostały poniesione nakłady finansowe, że ta ziemia już ma inną wartość, właściwie mu się już nic nie należy i o to walczy. Proszę Państwa, to nie jest jedyna taka sytuacja. Proszę Państwa, przypominam wszystkim o terminie najbliższej 24 sesji ustalonej na dzień 20 grudnia, godzina 17. Tym samym zamykam 22 sesję Rady Dzielnicy 15 Miszczelowickiej.